Nie, nie, nie! Ej, a co to? A to jest osoba, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Gratulujemy serdecznie i pamiętaj, że ustalić w opisie swojego kanału coś do kontaktu. Może być to twój adres, e-mail, ID, Discorda, czy też nazwa z Instagrama. Po prostu coś, żebyśmy mogli się z tobą skontaktować. I jako, że nadal sporo osób potrzebuje kredytów na tą nową zadymiarę Melody, postanowiliśmy, że jedna osoba spod tego odcinka zgarnia od nas nowy kredyt zadymiarski w wersji z plusem, którym jest masa kredytów i jeszcze więcej, jeżeli nie weźmiecie sobie darmowego zadymiarza. Kozackie skiny do baza. 150 gemów blink na skiny, tytuł gracza i w ogóle, no cała masa kozackich nagród. Ewentualnie ktoś ma kary zadymiarskie, no to może sobie po prostu zamiast tego doładować 170 gemów i kupić jakiegoś skinka. Także jeżeli chcesz zgadnąć na ten prezent, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, wciskaj ten kluczek, subskrybuj tam na dole. Pamiętaj również, żeby kliknąć dzwoneczek i otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. I napisz w komentarzu, który ze wszystkich zadymiarzy z Brawl Stars na pewno pokonałby Melody w pojedynku 1 na 1. A potem sprawdź, czy miałeś rację, oglądając ten odcinek do końca. Pozonka! Wow, hej, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj nadeszła pora na wielki pojedynek Melody versus wszyscy zadymiarze. Dokładnie tak. Także w tym odcinku ja będę grał Melody, a Werka będzie się grała każdym spośród pozostałych 77 zadymiarzy. Dokładnie tak. Jak myślisz, ile wygrasz dzisiaj pojedynków? Obstawiam 20. To obstawiasz, że Melody jest aż tak mocna? Bo jest bardzo szybka i ma fajne nutki, które biją. Ja myślę, że Melody jest ogólnie mocna, ale nie chyba aż tak mocna, żeby pokonać wszystkich brawlerów. Są na pewno od niej lepsi. Zresztą przekonamy się już za chwilę, a wy widzowie zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapeczek w górę. To wtedy, jak wyjdzie nowy zadymiarz, od razu nagramy taki wielki pojedynek. I słuchajcie, takie odcinki jak ten to się nagrywa minimum z 2 godziny, nie? Bo teraz jest tylu tych brawlerów. Więc serio, będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie tu jakąś łapeczkę i dla mnie, dla Werki, za to, że robimy dla was taki zwariowany odcinek. Nikt w Polsce czegoś takiego nie nagrywa, tylko my. No to lecimy z pierwszym starcie! No to słuchajcie, mój buildik do dzisiejszego pojedynku z Werą, gdzie ona będzie grała tymi wszystkimi zadymiarzami, będzie wyglądał następująco. Biorę tutaj właśnie ten drugi gadżet, który się nazywa Przerwa, dzięki któremu Melody zyskuje 15% tarczy za każdą orbitującą wokół niej nutę. To jest spoko, bo wystarczy trafić kilka razy Melody, wtedy ma się te nuty, można użyć tego gadżetu i już można podjeżdżać też na jakieś ulcie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tutaj wziąłem tarczę. No i ze Star Powerów pójdziemy w tego, który się nazywa Szybka Bestia, bo Melody wtedy zyskuje 8% prędkości ruchu od każdej krążącej wokół niej nuty. No i drugie wyposażenie tutaj standardowo The Magic. To co, lecimy? Lecimy, tylko jeszcze pokażę widzom, że tutaj jest dzisiaj specjalna mapa właśnie do tego pojedynku Melody versus 77 zadymiarzy. Ej, patrz, to jest M jak Melody i W jak Vera. Wow. A na koniec jeszcze zrobimy oczywiście 78 pojedynek, bo będzie Melody versus Melody i zobaczymy, kto wtedy nią wygra. No to rozpoczynamy pierwszą rundę, pojedynek strzeli! Jestem gotowa. Lecimy, dobra. To ja muszę teraz cię tutaj dziabnąć na dystans od razu. Ja w ogóle obstawiam, widzowie, że wygram gdzieś tak z 50 parę pojedynków. Dobra, mam już to. Teraz po prostu podjeżdżam tutaj. Wow. Od razu wjeżdżam w tą szelkę, pyk. Dobra, jeszcze muszę ją teraz ładnie trafić nutką. Mam ultę. 1-0. Jakbyś zdążyła mnie ultem trafić, to może jakoś byś mnie pokonała, nie? A tak to tutaj Melody wygrywa pierwsze oficjalne starcie. Nita. Może jakbyś jakiegoś miśka gdzieś dała, czy coś. Ale dobra, ja ci na razie. Najpierw cię obić. Właśnie ja ci nie dam podejść, bo ja już podpalam 3 nutki. Za szybko użyłem trochę tego, ale patrz, ja ci mogę przez ściany atakować. Dobra, pyk, od razu tutaj nutka. Ty, co jest? Za mało HP mam, ty! Odwaliła się maniana, dobra, ja tego miśkę szybko jakoś tu muszę wydziabać. Dobra, jeszcze go nutką dziabnie. Dobra, nutki mi się trzymają. HP proszę, potrzebuję tego HP. Dobra, tutaj sobie jeszcze Werę gdzieś tam obijam, cały czas ją trafiam. Dobra, jest git. Ale ja mam przekrótki atak! No właśnie, ale ten twój atak duży damage całkiem daje na mnie. Dobra, muszę się uleczyć. Pyk, pyk. Dobra, nie, no znowu ten misiek, nie? Dobra, ale trudno. Nie obchodzi mnie ten misiek, ja obchodzi mnie to, żeby ciebie tutaj załatwić. No i mamy 2-0, Nita też pokonana, ale było już blisko. Przystojnia, Colt! No i czy właśnie tutaj Melody pokona Colta? Colt też ma daleki zasięg, więc tutaj, o, teraz mnie ładnie trafia. Dobra, ja muszę jakoś robić uniki, ale widzę, że Vera tutaj defensywnie, to mi się podoba. Też Colt już nie ma tak dużo HP, jak tam przed chwilą mieli ci zadania, że dobra, ja już muszę skorzystać z tego gadżetu. No nie ma co, i dobra, i teraz tu, nice! Ej, ale jakiś jeden celny strzał twój i Colt by mnie pokonał jeszcze, nie? Ale mamy 3-0. Bull! Dobra, no to ki popiara Melodyjka musi teraz rozwalić Bula. I trzeba tutaj go szybko jakoś złapać na dystans, żeby on nie miał jak mnie na blisko dziabać. To będzie git. Dobra. Ja też mam ten plus, że te moje nutki przechodzą przez ściany. Patrz co ja ci tu robię. Dobra, już mam ulta. Pyk, odpalamy gadżet. Dobra, od razu wjeżdżamy tu gdzieś. No Bul tutaj szybko został rozwalony. I elo. Brok! Dobra, czyli kolejny zadymiarzy z całkiem dużym dystansem, co mi się nie podoba, ale myślę, że teraz jakby tutaj ładnie trafić. Dobra, udało się. Tutaj jeszcze trzeba uciekać, ale tu mnie trafiłaś, ej. Niedobrze. Dobra. Skubańcu, jak mnie obijasz tam? No na razie to nieźle ci tam wychodzi, ale dobra, też cię tu trafiam, mam cały czas. Ty, no jak mało mam HP! Jeszcze byś mnie tak teraz dwa razy trafiła i po mnie, nie? Dobra, ja muszę się wycofać. Aj, no i znowu mnie trafia! Co robi? Dobrze! Tutaj jest tryhard, tu każdy chce wygrać, widzowie. Tu nie ma miękkiej gry. Łe, dobra, omijam. No ja nie mam jak cię na razie tutaj dziabnąć, dobra.
Potrzebuję właśnie tego. I teraz wjeżdżam na ulcie. Co? Jeszcze mi ucieka? Co za skubaniec, ale dobra, to jest jeden hit. I Brock tutaj również pokonany. Mamy to. El Primo gdzieś znika. Tu, 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 tu. El Primo, moi drodzy widzowie. Także tego skubańca myślę, że powinienem rozwalić na spokojnie, chociaż on ma bardzo dużo HP i Vera tutaj, no... Ona już, słuchajcie, od pierwszych takich nagrywek to duży progres zrobiła. I tutaj doda cwaniaka. Ona będzie się tak ze mną kręcić do końca, nie aż strefa przyjdzie. Dobra, no muszę tutaj jakoś się atakować. No ja... Bawimy się w ciuciu łapkę, nie? Ja będę tylko chodził gdzieś dookoła. No nie. Dobra, nie. No może być jakąś szansę, tak? Teraz sobie poczekam chyba. Pa. Nie, dobra. Tarcza, tarcza, tarcza i jedzie. Jok mnie wyrzuciła! Dobra, odjeżdżam stąd. Jeszcze tutaj podpalenie jakieś leciało, dobra, dobra. Teraz jeszcze... Dobrze, jest gadżet. Słuchaj, ja miałem gadżet, no spokojnie, proszę pani, tutaj kolejne zwycięstwo. No to pora na Barleyosa. Czy wygrasz, Melody? Ja myślę, że tak. Vera myśli, że tak, a dlaczego? No bo cię będę obijać na daleko. Ale wiesz co, jak ja sobie naładuję ulta, to zaraz cię szybko podjadę, nie? Tylko no, na razie mam z tym mały problem, bo się trzymasz na dystans, ale patrz, już się tutaj dziabam. Już mam jedną nutkę. Dobra, no na razie tutaj omijam jeszcze te twoje ciosy. Dobra, trochę mnie podziabałaś też. No nie jest jakoś super, czekaj. Dobre jest to, że ta Melody tak w miarę szybko się porusza, więc mogę tutaj jakoś sprawnie chodzić. Dobra, dobra, pyk, dobra, pyk, dobra. I sieła, sieła, no i koniec. No jak już tutaj miałem ulta, to wiedziałem, że no Barley jest nic nie zrobi. Poco Loco! Niedawno jeszcze wszyscy pisali nerf Poco. Zobaczymy, czy Dadal taki mocny. Tutaj skubaniec. To jest muzyczny pojedynek. A no tak, tutaj muzyczni brawlerzy teraz walczą na siebie, dobra. Zobaczymy, czy Ki Popiara pokona tutaj naszego pana... w sumie, skąd jest ta bajka Poco Loco? Wait, nie, ona ma... Co jest? Dobra. Z Meksyku. No właśnie, z Meksyku, dobra. Czyli pan z Meksyku, dobra. Ty, nie, dobrze, bo mam mało HP, ale ty też miałeś mało, no w sumie. Wiem, że mam... Dobra, nice. Nutka tutaj ładnie wleciała. Jej, czy my to robimy dzisiaj do zera? Melody pokonuje wszystkich? Zobaczymy. Po kolcie jest to kolejny zadymiarz z hiperdoładowaniem. Roza! Potężna bokserka. A dobra, Shelly jeszcze miała hiperdoładowanie. Okej, okej. Dobra, o dzięki, że sobie tak stanęłaś i dajesz mi tutaj nutki naładować. Ty skubańcu, ja muszę uciekać. Chociaż ty masz mało fest HP, czekaj. Dobra. Zostaw mnie. Nice. Dobra, Roza też rozwalona. Ulubiona postać Wery, albo prawie ulubiona. Jessica. To nie w tej kolejności wleciało, ale dobra. Kojarzę ten trendzik. Okej, tutaj już mi trafia skubaniec. Ale wiesz, co ty robisz? Ty chyba robisz ten błąd, że ty trafiasz mnie, dojeżdżasz i potem od razu odpuszczasz i się chowasz, nie? Jakbyś tutaj jakoś tak agresywnie mnie złapała, to ja bym mógł mieć problemy i właśnie teraz to robię, że ci tu protipy cały czas daję. Mam jedną nutkę, mam cały czas 3 gadżety, więc w sumie nie ma co sobie tego nie używać. Pyk, pyk i rozjazd kolejny, Melody dominuje! Dynamite! Dobra, no to tak, teraz spokojnie, bo to jest kolejny rzucający brawler i ja mam na to taktykę, żeby być agresywnym. Nie, nie, nie! I niestety, widzowie, no mogłem to jakoś trochę spokojniej pograć, ale no jednak Dynamite mnie tutaj pokonuje, ładnie to zrobiła. Gratuluję. Tik! Czyli kolejny z rzucających brawlerów. I teraz nie mogę zrobić tego, co z tym Dynamite'em. Tu się robi. A wyobraź sobie, jakbyśmy mieli nagrywać wydawanie głosów zadymiarzy i wydawanie głosów Tika. Spróbuj wydać głos Tika. Ale mnie rozpraszasz, skubańcu. A ja cię tutaj teraz dojeżdżam. No i Ticzkiem już tutaj łatwo poszło. 8-bit! O, ale sobie tuptasz. Ej, w porównaniu do 8-bita to ona jest mega szybka. Dobra, tu jakiś strzał teraz wejdzie. Tutaj wejdzie kolejny, mamy już dwie nutki. Jeszcze chwilę poczekam z gadżetem. Teraz sobie użyję gadżetu i teraz patrz. Pyk, pyk, pyk. Nie, nice, dobra. Troszeczkę źle pojechałem i było już tutaj przypałowo, ale jednak wygranko. Ogólnie myślę, że jakby była jakaś lepsza mapa pod Liko, to on by mógł mnie na spokojnie porobić, bo on cały czas jest spoko. Dobra, no widzę, że ty tak bezpośrednio chcesz strzelać, a na razie mnie trafiasz. Co mi na razie nie wychodzi, nie? To może będziesz miał jakiegoś szybszego ulta. On tutaj coś kombinujesz. Dobra, tutaj drugie trafienie. Muszę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, mam od razu tutaj gadżet jakiś od ciebie wleciał. Pyk, pyk i rozjazd, Liko, i pokonany. Na razie jedna porażka. Daryl. Czy ta Melody jest naprawdę tak UP? Zaraz się przekonamy, czy pokona tego Daryla, który już sobie gdzieś tutaj na dół zmierza. Czekaj, no gdzie ty, co ty tu kombinujesz, ty? Nie trafiłem? Jak to się dzieje? Dobra, pyk, pyk, okej, dobra, już mam dwie nutki, już mam trzecią, dobra, dobra, i sium, o ty skubańcu, dobra, dobra, ja muszę tutaj ładnie, nie trafiłem tym, nie, co tu się grabia, dobra, mam znowu ten gadżet, dobra, 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 dobrze, że ty jesteś na dystans, nie, no już nadziałaś się na moją nutkę, no. Penny. Widzowie, taka zagadka, co wyjdzie z połączenia Penny i Mortisa? Możecie pisać w komentarzach. Dobra, zobaczymy, jakie będą odpowiedzi. Okej, dobra, pyk. Okej, dobra, pyk. Teraz tak tutaj, to od razu, pyk, 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 pyk. I pięknie! Karl! Dobra, Karl, co ty tu kombinujesz z tym swoim
obracaczem. Halo? No nie, no na razie nikt nic nie trafia. Dobra, już tutaj mam pierwszą nutkę, ale ty też właśnie masz... Ty, co jest? Niedobrze. Niedobrze się podziało. Niedobrze się podziało. Dobra, czekaj, zostajemy tu. Pyk, dobra, Karl trafiony. Tylko mam jedną nutkę, nie? To mi się nie podoba. Bo tak to szkoda gadżetu używać, ale mam trzy, więc... Dobra, trafiam jeszcze raz. Nie, dobra, nie poszła w tą stronę. Dobra, pyk, 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 pyk. Nice. A ty już miałaś ulta, nie? Już się zaczęłaś kręcić, ale no niestety szybciej kręcą się nutki melodii. Jackie, jadę do ciebie. No ty skubańcu, ty też szybka całkiem jesteś, ale powiem ci, że, dobra, już to odpalam, pyk, 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 nice. Nie, no no Jackie, tutaj szybko została rozwalona. Gasik! Dobra gościu, pokaż co potrafisz. A? Boink. No nie trafiasz mnie na razie, dobra. Boink. Ja ciebie też trafiam, od razu boink. Już mam nutkę. Dobra, o, ty idziesz, o, ty skubańcu. Boink. Dobra, mam trzy. Dobra, uruchamiam to i mogę teraz cię tutaj jakoś spróbować boink. Zamykać. Boink, dobra. Boink, 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 boink. A spokojnie, wszystko przekalkulowane. Lecimy z Bo! Jest to w ogóle pierwszy właśnie z epickich zadymiarzy, także już wchodzimy na epickich zadymiarzy, bo idziemy właśnie po rzadkościach, po kolei. Dobra, ojojoj, tutaj niezłe nawet strzały, tylko szkoda, że nie dałaś ich w jednej linii, nie? Bo takie, o, tutaj ładnie, dobra, to ci wyszło, przyznam. Dobra, ja teraz lecę tu i cię ubijam od razu. Nie, 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 tak, co? Ty już nie miałaś jamu? Co tu się wydarzyło? Stuna czy coś? What? Dobra. Ej, ja już myślałem, że wspomnę w tym momencie, ale nutki mnie uratowały. Ems. Dubidubiduba, agent P. Dobra. Ojojojojoj, Emziara tutaj nawet niezły damage daje, jakby mnie złapała. Dobra, pyk. Dobra, ja już mam kolejne nutki, dobra. Pyk, ja na blisko tutaj ją dojeżdżam. No słuchaj, oj, co ja zrobiłem, ty? Ale dobra, i tak easy, nie? Akurat z Ems, jak już mam ulta, no to nie miałem jak przegrać moim zdaniem. Stew! Stew, 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 stew. On by mógł porozwalać trochę tej mapy, ale to by też zadziałało na jego niekorzyść, bo tutaj właśnie ta moja zadymiara ma całkiem dobry dystans atakowy. Dobra, tutaj widzę, że jakiś odjazd był zrobiony. Aje, gratuluję, drugi win. Dziękuję. Ja gadżetu nie użyłem, jakbym użył lepiej gadżet, to by się tak nie podziało. Ja się skupiłem na gadaniu. Piper! No dobra, czy Melody pokona Piperkę? Zobaczymy. Tu będę musiał się trochę chyba skupić. Werka Piperka. O, dobra. Pyk. Dobra. Dobra. Nie? Co? Dobra, dobra. Nie? Dobra. Mam już trzy, dobra, odpalam to i dojeżdżam cię. Dojeżdżam cię. Siema, witam, nawet nie będę cię atakował, tylko po prostu moja nutka cię rozwali. Pam! Ło, ale leci na mnie, dobra, dobra, trochę się wycofała. Ja potrzebuję te nutki nazbierać. Jeszcze jedna nutka. Nie trafiłem? Dobra, jest, dobra, odpalam to. Pyk, dobra. Dobra, do... nie, 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 ostatni jakiś strzał, ej nie, bo tutaj odwaliłem, mogłem cię dojeżdżać, to jeszcze może bym cię szybciej załatwił. Aaaa, dobra, trzecia porażka. Franio. Że Frank, tak? No dobra. Franuś. Słuchaj, chodź tym Frankiem, wiem, że masz dużo HP, ale mnie nie dosięgniesz. Ja tutaj cię na spokojnie ubijam po prostu na dystans. Tak to trzeba zrobić, ale teraz mogę zrobić tak? Dobra, tak, od razu, nie, dobra, nie, 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 dobra, jeszcze żyję, dobra, mam gadżet, nie, ona ma ulta, dobra, ona tu po... nie, złapała mnie, co jest, nie, nawalasz leszczym młotkiem. Dobra widzowie, myślę, że to jest dobry moment, żeby zmienić skina do melodii, pójdźmy trochę w takie nordyckie klimaty, nie, tutaj Sif Melody wjeżdża. Tu, potrzebowałem jakichś świeżości, żeby teraz na spokojnie podchodzić do tych gierek i cię rozwalać. W ogóle te nutki takie złote są spoko, nie? Przy tym skinie. No, słodkie. I zobacz w ogóle, jak ona ma wianuszek. A, na głowie, no, faktycznie. Ragnarok pojedynek z Bibi. Tutaj widzę, że mojego rywala skin też został dopasowany. Nawet bym powiedział, że lepszy jest. Ale tu leci, co jest? Co ona tak zasuwa? Co ona leci. Tak, co ona tak zasuwa? No nie, jak mnie odbiła. Dobra, muszę jakoś tak dystansować. W sumie to wszystko, dobra? Pyk, pyk, dobra. Od razu, nie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Teraz musimy jakoś tutaj trafić. Dobra, jest git. Nadal nie ma tragedii, dobra. Pyk, 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 pyk. Jeszcze mnie odbiła. Co za skubaniec? Nie, nie, nie. Jest! 928 HP. Bibi pokonana! Bi. No to lecimy z pszczołą. Gdzie ona tutaj jest? Dobra, tu będzie. No i super. Nie dałem bra... Ale ty skubańcu i teraz masz ten lepszy atak, Bi. Dobra, ale trzeba to będzie mądrze... No co mnie trafia? Co jest? Co się snajper obudził? No, ty skubańcu. Dobra, no to ja czekam. Ja czekam, czekam. Ty nie masz już ulta czasem? No masz ulta. Dobra, zmarnowałem. Pyk, pyk, pyk. No i tyle w temacie. Nani! Dobra, no masz teraz trochę tych snajperów, nie? Więc siedzą ci za tym. Ła, 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 zostaw mnie, dobra. No nie, jak mnie bije teraz. No nie mam jak do niej podejść, nie? Najgorzej, dobra. Ale teraz dojechała trochę, więc mogę sobie jakieś nutki odpalić. Odpalam od razu gadżet, jak mam nutki. Pyk,
Nie, nie trafiam. Dobra, tutaj. Nie, nie, nie. Dobra, dojazd jakiś? Coś? Nie, jeszcze? Pyk! Nie! 42 HP! Na nim nie pokonuję. Aj, ale ciężko było z tą na niej, ale no. Prawie. Edgar! To zobaczmy, czy teraz z tym panem uda się wygrać. To przynajmniej nie jest dystansowy brawler. Okej, widzę, że tam jest cofane się do tyłu. Dobra, no to ja sobie jak najszybciej nutki zbieram na tobie. Pyk, a ty już masz tutaj tego. Dobra, dobra. No, spokojnie. Ojej, dobra, no używam ten gadżet. Dojazd, pyk. I nie ma Edgara, nie? Tyle w temacie. Griff! Dobra, pyk. No i super. Teraz, no nie, no, znowu mnie daje się trafiać. Ale dobra, mam tutaj już... Nie, no jak to nie wpadło? Dlaczego? Dobra, muszę spokojniej trochę. Dobra, udaje się, pyk. Nie, nie, już powinien mieć 3. Dobra. No co tu się odwala? Czekajcie, dobra, na spokojnie, dobra, trafiam tu werę. Mam 2 i potrzebuję jeszcze je... No, ty skubańcu, ty biegający. Dobra, ty... Jazda! Gratuluję. Kolejny zadymiarz, który pokonał Melodię niestety. Nie, wiecie co, widzowie, chyba lepiej mi szło bez tego skina. Grom! To mamy tutaj kolejnego rzucającego brawlera. Ja mam dalej wspomnienia z Dynamike'a. Ale okej, dobra, widzę, że tutaj te strzały takie o sobie lecą gdzieś. Mam już jedną tutaj właśnie nutkę i teraz tak, potrzebuję jeszcze 2... Dobra, nie, to jest chill. To jest chill. Czy nie jest chill? Nie, no jest chill, patrzcie, ja to nawet nie muszę używać więcej tego ulta. Grom pokonany. Bonnie. No i słuchajcie, Bonnie to jest zadymiarz, który dostał buffa przy ostatnich update'ach, więc moim zdaniem ma na spokojnie szansę pokonać Melodyjkę. Zobaczymy, czy to się uda. Ponad 10 tysięcy HP właśnie w tym momencie Bonnie posiada. Dobra, ja sobie ją tutaj już troszeczkę ubijam. Dobra, robię sobie drugą tą. I czy ty masz już ulta jakoś zaraz? No chyba nie, nie? Dobra, ja sobie wrzucam to. Masz już ulta, o ty skubańcu, o ty skubańcu. Jak leci, dobra, niedobrze, gdzie ucieka w ogóle tą Bonnie? Dobra, ja muszę sobie HP zregenerować. Ja odpalam to, odpalam jeszcze tutaj to. Pyk, nie, nie. Dobra, uciekłem, nie, co zrobiła? Co zrobiła w ogóle? Dobra, trafiona. Jest git. Mam jeszcze jednego ulta, nie? Ale potrzebuję naładować tego HP, ty też potrzebujesz, widzę. 1800 HP tylko. Przypał, przypał, dobra. Trzeba tutaj jakoś, nie, cały czas mnie trafia. Nie, nie trafione. Dobra, pyk, dobra, muszę uciekać, muszę... Nie uciekniesz. Bo on nie wygrywa. Gale. Dobra, no myślę, że na Gale'a mogę mieć jakiś sposób, nie? Ale po tych ostatnich gierkach, no troszeczkę mi morale upadły. Już myślałem, że może będzie tyle winów Solarym i Lorim, nie? Okej, okay, dobra, druga, tutaj trzecia, dobra, pyk. Pyk, dobra, jest ult, od razu, pyk, pyk, pyk. Tutaj jaki gadżet wleciał w ogóle. Chciała się uciec, ale no niestety, no nie tym razem. Colette! No dobra, no to lecone. Gdzie ta koletka? Gdzie ten twój kotlet tak zwany? Dobra, ona też jest dobra, ona też ma hiperdoładowanie. I właśnie jak będziesz tak dalej trafiać, to myślę, że na spokojnie. No co mnie trafia cały czas, skubaniec? Dobrze, ty zaraz zrobisz tutaj ten swój movement. Już ma ulta, nie? Dobra, nie, nie mogę się teraz dać. Tutaj trzeba czekać. Trudno, poczekam. No, tutaj może chcesz mnie trafić? Coś? Nie? Oj, no niestety, ale i tak strasznie dużo mi tego damage'a dajesz, cwaniaku. Jezu, niedobrze. Dobra, teraz, moment. Yes, wykorzystałem ten moment, nie? Jakbyś poczekała z tym ultem na jakiś mój podjazd, to mogłabyś mnie porobić. Belle ukulele. Dobra, zadymiaro, pokaż co tutaj potrafisz. Ja teraz, słuchaj, nie będę się zatrzymywał, lecę po prostu na ciebie. I trudno, nie? Muszę wykorzystać tą szybkość, tylko że potrzebuję jakiś nutek. Za dużą tą mapkę zrobiłem. Było zrobić mniejszą. Dobra, nie no, każdy ma tutaj równe szanse, bo wiecie, no jest wielu różnych zadymiarzy, wiele różnych skill i umiejętności, więc co, no tutaj trzeba sobie radzić, już nie będziemy tego zmieniać. Ta emotka teraz odzwierciedla to, co ja tutaj robię. Ty już masz ulta, widzę, więc też nie mogę ci się dać trafić tym ultem, bo będzie przypał. Co tam kombinuje tym ultem? Widziałem już, widziałem, że ten ult chce tutaj lecieć. Pyk, pyk, Nara, Bell pokonana. Śmieciarz! Naszym też nie będziesz mogła uciekać w kółko. Jeżeli chodzi o dystans, to mam troszeczkę większy, więc to powinno mi tutaj pomóc. Dobra, już mam 2 nutki. Pyk, dobra, jeszcze muszę ci trochę tego zbić. Jeszcze trochę trzeba tego zbić, ty tutaj, jaki biegacz! Dobra, pyk, 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 pyk. No chodź tu, no chodź tu, pyk! I nara! Dobrze, aż pokonany. Lola. Oj, powiem wam szczerze, że ego Loli jest serio mocne. Jakby to Vera dobrze wykorzystała tutaj. No może być nieciekawie, jeszcze ona też dystans ma całkiem niezły. Cały czas mnie trafia, nie? Ja próbuję tu ją jakoś dziabnąć, ale jest ciężko. No nie, padaka. Co ja robię? Smutno mi. O, tu już ego wylądowało. Nie, no jak ona mnie nawala srogo? Dobra, muszę to... Nie, co tu się dzieje? Dobra, no odpalam, to trudno. Pyk. Dobra, no trzeba jakoś trafić jeszcze. Dobra, mam 3 nutki, przynajmniej tyle, dobra. Jeszcze jakoś mamy tutaj tarczę, ego pokonane. Jakie let's go, gościu, patrz co tu się dzieje. Dobra, zapraszam na wojnę. Dobra, no ona trochę pobijana. Ale niestety, no cały czas ma to swoje ego i daje mi strasznie duży damage, no co? Najdłuższa walka chyba to jest. Dobra, ja uciekam cały czas, nie? Uciekam. Call an ambulance, but not for me. Jesteś tego pewna, że nie dla ciebie? Ta, co rzuciła tu ego?
No dobra, to ci siadło do tego twojego mema. Gratuluję. Okej, okay. Samito. Dobra, co ty tu kombinujesz? Boink. Ła, dobra, trafiło mnie. Dobra, 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 dobra. Tarcza. No to jest kubańc, jeszcze ci to oddałem. Nie ma, nie ma, nie ma. Jak biega szybko ten sam. Pyk. Dobra, dobra. Nie! No nie mogę ci tego też zebrać? Dobra, zebrała. Potrzebne mi jest HP, dobra. Nie! Dobra. Nie zrobiłam! Co ja zrobiłem? No mogłem na spokojnie poczekać jeszcze z tym HP, a myślałem, że już się zrobię tą nutką. Mandy! Dobra, Mandy ma zdecydowanie większy dystans niż Melody, ale na razie z tego nie... A dobra, teraz też z tego korzystać. Właściwie widziałem, jak już się zatrzymałaś. No i co ja mam tu zrobić na tą Mandy? No tu będzie ciężko, czekaj, dobra, tak? Jakoś może tu? O dobra, coś, może tak, 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 tutaj? O tutaj jaki... Blucio! Dobra, ja odpalam tarczę! Tarcza, tarcza, tarcza! No ładujemy, ładujemy! Pyk, pyk! Nie, nice, dobra, Mandy pokonana, ale było ciężko. Zobacz, jak ktoś ogląda dalej odcinek, to możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, będzie nam naprawdę bardzo miło. My go już tutaj w tym momencie nagrywamy ponad godzinę. No ty, Mandy, chyba za dużo nie grasz, co? No nie. Bo widzę właśnie, że z tą celnością tutaj mnie za ciekawie. Ja nie gram za dużo melodii. Smutno mi. Myślałem, że to wygram, jak ty tak nic nie trafiałaś. A jednak się okazało, że to bait był tylko. I lepsza jest. Pan Kryweta! Dobra, no z Henkiem myślę, że nie przegram. Balonuwa, chodź tu. No chodź, chodź, chodź. Dobra, dobra. O ty skubańcu, o ty skubańcu. Nie wiem, czy ty masz ustawione te wszystkie rzeczy, żeby atakować z tych ścian za więcej HP. Dobra, pyk, ja robię tak. Dobra, mijam cię, mijam cię. No ale mnie tutaj mini balonikami. Nie, no co ty, ja to nawet już ataków nie robiłem na koniec. Easy. Perełka. No to lecimy z perełką i akurat perełka też jest mocna. Ostatnio na wyzwaniu sobie nią grałaś. Wiesz, czym to się je, wiesz, że trzeba piecyk naładować. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Dobra, ten piecyk już powinien się tutaj tobie rozładować, więc ja cię szybko dojeżdżam. I dokładnie to się z tą dzieje. Pokonana! Larry i Lori! Zobaczymy, czy tego rzucającego zadymiarza dam radę pokonać, bo on ma te ciosy właśnie takie, które dwa razy się tak rozbijają i to jest całkiem mocne, tylko jakby cię tutaj mądrze gdzieś złapać. No nie, no to jest kubańcu, dobra. No na razie Vera tutaj ładnie mnie trafia. Zaraz może mieć braciaka. Ja już mogę mieć też ochronę, więc wiecie co, zrobimy tak. Ja szybko lecę. Oj, 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 proszę pani. Udało się. Larry pokonany. Nawet Loriego nie zobaczyliśmy. Angelo! Czyli pora na pojedynek dwóch najnowszych zadymiarzy. Zobaczymy, kto z nich właśnie jest teraz lepszy. Na początku bym powiedział, że w sumie Angelo, przez to, że właśnie strasznie duży damage dawał chłop, ale teraz, jakby tutaj Melody mądrze wykorzystać, to myślę, że na spokojnie można tego Angelo porobić. I ja widzę, że z Vera póki co ma trudności z trafianiem, ale ostatnio jak tak mówiłem o Maisie, to mnie wykończyła, ale teraz myślę, że bez problemu pokonuje Angelo. Także Melody górą. Pierwszy z mitycznych zadymiarzy, Mortis! Co tak się śmiejesz? O co ci chodzi? Jestem ciekawa, czy cię pokonam. Mortisem? No, zobaczymy. Co ty tutaj wykombinujesz? Dobra, ja sobie tutaj odjeżdżam. To też jest w ogóle ciekawe, że i ty i ja możemy sobie tak fajnie doszować, ale no Melody górą. Tak? Twoja! Co? Co? Tara! Witam. Witam serdecznie, dobra. Już tutaj mam jedną nutkę. Potrzebuję jeszcze jakieś nutki. Dajcie mi nutkę! Dajcie mi... No, halo? Nie mogę jeszcze jednej dostać tutaj? Dobra, dostaję. Mam dwie. Jedna spadła. Co za skubaniec? Dobra, na spokojnie, żeby się też te... Yes. Dobra, ja się odsuwam na razie. Pyk, dobra, trafione. Okej, okay, dobra, potrzebujemy HP. Dobra, używamy tego. I teraz... Jak idealnie to siadło, nie? Pięknie. Jean! To jest też w ogóle postać, którą Vera niedawno wydropiła na odcinku. Jak ktoś nie oglądał, to polecam bardzo serdecznie. Ten film się nazywał jakoś tak chyba, że Vera się nie spodziewała tych nagród na swoim koncie, czy coś w tym stylu. A teraz... No, widzę, że już ogarniasz Jeana. Widzę, że... że jego atak się rozbryzguje. Dobra, proszę mnie przyciągnąć w momencie, jak będę miał trzy nutki. Nie, nie, dziękuję. Żadnym innym. Co ty tu chcesz zrobić? Wychodzisz na taką otwartą przestrzeń. Ja będę miał tutaj łatwiej, żeby cię trafić, nie? Dobra, używamy tego. Pyk, pyk. I Jeana nie ma. Max! To jest w ogóle zadymiara pijąca energetyki, a w Polsce energetyki można? Nie można. Nie można w samochodzie energetyków. Dobra, ale tutaj na razie widzę, że całkiem niezły damage udało ci się mi zadać. Za to ja mam troszeczkę problem, ale dobra, jak tutaj sobie radzimy. Dobra, tyk, pyk, 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 pyk. Nice, no dobrze, prawie. Dobrze, wiedziałem, że jak już tego ulta teraz wykorzystam, to na maks się uda. Pan P! Gra coś tutaj nam dźwięk podłożył, o co chodzi? Dobra, no dawaj pojedynek tutaj z pingwiniarzem. Ten pingwiniarz... No, na razie mi się nie podoba. No, no, gdzie tutaj mam iść? Dobra, no ja się trzymam na tej otwartej przestrzeni po prostu. Nie mogę ci też dać ulta. No i zaraz ci dam, nie? Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? No jak na tego pingwiniarza go tu ominąć, no? Co za skubaniec? Rzuca tymi walizkami cały czas. Nie mam jak tu do ciebie się zbliżyć, żeby w ogóle jakąś nutkę zdobyć. Ta już ma ulta. Dobra, rzucaj to. Rzucaj, rzucaj, bo ja sobie na tym też ulta nabiję. Dobra, pyk, 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 pyk.
Let's go! No pampę mocno, gratuluję. Kiełek! Dobra, lecimy z pojedynkiem z Kiełkiem, ale tu blisko już podleciał skubaniec i będzie mnie chciał zamykać, nie podoba mi się to. Ja muszę te jak najbardziej i jak najszybciej... No co tu się dzieje? Lecimy! Dobra, nie wiem. Dobra, może pójdziemy tak, o, jakoś tak, o, może nie, coś, coś ten desem? Siema! Witam! Nie, witam! Sobie, witam! 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 Ha! Elementy mapy mnie uratowały! Byron! Dobra, no myślę, że tutaj wygram. Ale zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w praniu. Ty masz połowę mniej HP ode mnie, nie? Więc jak do ciebie jakoś dojdę, włączę te nutki, to już powinno być po tobie. Chociaż no, tutaj mnie trafiasz znowu ty, nie? Dobra. No nie mogę. Dobra, jest nutka? Jest, jest. Dobra, uruchamiamy gadżet i szybki podjazd. Nawet ulta nie musiałem tutaj użyć. Klasa. Squeak! Mi się ostatnio na TikToku co, ciągle wyświetla ta piosenka Squeaka, jak on tak... Co, ma jakąś piosenkę? Coś takiego. Dobra, czekaj, ja muszę tutaj jakoś... No, trafiła mnie, skuba. No nie, znowu kto wle... No muszę stąd wyjść. No nie, coś tu ewidentnie nie działa, nie? Dobra, zróbmy to jakoś mądrze, może znowu. Może jakoś tak, pyk. Okej, okay, dobra. Zostaw. Pyk, od razu. O, autoatak. Pyk, 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 pyk. Jest, dobrze, a tu już ult na mnie leciał, nie? Mhm. Jakbym sekundę dłużej zwlekał, to mogłabyś mnie pokonać. Lu! Dobra melodyjka, to trzeba teraz lodziarza rozwalić. Gdzie jest ten lodziarz? Pokaż mi go. Dobra, nie. Okej, okay, dobra, tutaj coś, nie, dobra, nie, halo, lodziarz, no co mnie atakuje ten lodziarz skubany? Dobra, czekamy sobie na spokojnie, dobra, pyk, no co tu się, dobrze ten lodziarz, na razie lata, ty. Dobra, pyk, dobra, mogę odpalić już gadżet, myślę, i teraz tak, trzeba jeszcze jedną nutkę zrobić, ona chce tutaj... Graty, oblodzone potężnie. Lecimy na Szczecin, gdzie jest ten Rafsik? Chodź tu skubańcu, pyk, pyk. Dobra, no Raps ma te umiejętności jak Rico, ale na razie nie wykorzystuję tego i wiecie co? Szybki pojedynek, tak ja robię. Baz. Dobra, ja muszę to dobrze taktycznie widzowie teraz rozegrać. Nie mogę się dać złapać temu bazowi, nie? Bo on będzie chciał właśnie to zrobić, ale już mam... Nie, dobra, już mam 3D. Dobra, pyk, pyk, pyk. Gościu, z czym do ludzi? Tutaj bazik rozjechany. No jakby tą bojką coś jeszcze może wyczarował, no to może. Kieł. Idziemy na kła. Tutaj moja melodyjka jest bardzo wkurzona, bo kieł... Tutaj jakieś nielegalne kopnięcia wyprowadza. Dobra, jeden cios wpadł, dobra, drugi wpadł, dobra, pyk. No. Muszę ten gadżet dobrze wykorzystać? Jest, dobra. Kieł pokonany. Let's go! Eve! Wally Eva! Dobra, gdzie ty tutaj się chowasz, skubańcu? Ty możesz przez wodę przechodzić, ale nie wiem, czy to coś ci tutaj pomoże. No, Angelo nic nie pomogło za bardzo. No będziesz sobie tam stawać, cwaniaczku. Aha! No nieźle! No to super! Nie no, wróć to, wróć to, ja poczekam. Spoko, no w końcu strefa przyjdzie, wiesz o co chodzi, nie? Gdzie ty tam idziesz, skubańcu? No co za uciekinier, no! Dobra, trudno, już zmarnuję tego ulta. Jeden strzał jeszcze w ciebie bym cię miał, nie? Ale tak mnie rozpraszała. Pierwsza taka gra, gdzie Bella tam w sumie lata gdzieś po górze. Janet! Wielki pojedynek o piosenkarkę Brawl Stars. Ale nie masz skina tego piosenkowego na Janet, więc wiesz, no tutaj na razie taka Janet lotniczka. Dobra, sobie tutaj na ciebie skoczę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, odpalamy od razu to. Pyk, pyk, pyk. Pyk! Nice! Dobra, udało się. Także Janet rozwalona przez Melody. Sympatyczny Otis! Dobra, no zobaczmy, co tutaj się teraz wydarzy. Już przynajmniej Vera nie będzie uciekać tam do góry. Co prawda też ma wodnego brawlera, ale to jest podwodny brawler. O, dobra. Okej. Okay. No, on mnie tutaj bije! On mnie bije! Dobra, uciekam stąd. Odpalamy tarczę. Yeeej! Graty. No niestety, no nie miałem jak. Buster! Beziomek. Masz dużo HP. Masz tutaj ciekawego ulta, ale myślę, że powinno być w miarę git, bo mam lepszy dystans, mogę sobie tutaj jakoś ciebie trzymać, dobra. Dobra, no trochę mnie obijasz, ale trudno, wiesz. Ja tutaj podjeżdżam, walę tą nutką. Nie, już chciałam ulta włączać. Za dużo by ci nie dał ten ult. Grej. No odpalamy te gierki jeden na jeden, to mam w głowie tylko dubi dubi duba, dubi dubi duba. Against P. Ty skubańcu, tutaj mnie trafiasz ładnie. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra. A ty to? Nie! Jakbym dał tego ulta w to miejsce, gdzie ty się zrespisz i jakbyś wyszła z dziury na prawo, a nie na lewo, to by moja nutka cię rozwaliła, nie? Ale gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. RT. No dobra, no z tym RT też może być ciężko, bo chłop ma właśnie taki zasięg, nie? Dobra, pyk. Zawsze jak widzę RT, to mi się przypomina panda, który nie mógł odgadnąć. No, RT, no. Zgadnij, jak zgadnij. Tak, to było śmieszne. Pyk. Pyk, 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 pyk. Siema! RT pokonany! Willow! Dobra, ja tutaj... Aha, fajnie. No nie mam jak zdobyć nutki, ja mam bardzo mało HP. Skubańcu, zaraz mnie porobisz. Dobra, potrzebuję tarczę. Tarcza jakoś mnie jeszcze trzyma przy życiu. Ale no nie jest za kolorowo, nie? Ja tutaj się gdzieś cofam, widzowie. Trzeba się... Ona może zaraz kontrolę nade mną przejąć. Też mi się to nie podoba, dobra. Yes. Co ty zrobiłaś,
z tym przejmowaniem kontroli. Ale to cię nie trafiło jak. No, gdzie ty to dałaś? What? No w ciebie, ale no właśnie, czemu nie trafiło? Ja właśnie nie wiem, gdzie ty to dałaś, ale wiem, że teraz jesteś rozjechana, tak o. To jest ustawione. Aha, ustawione, jak my gramy jeden na jeden ze sobą. Tutaj obok siebie siedzimy, jak ma być ustawione? Tak. Dobra, tylko nie włączaj hot doga, nie? Jak nie włączysz hot doga, to będzie easy. Teraz tak, nie mogę ci po prostu. Ja tu mam chill po prostu. Aha, a się telepiesz na boki. Dobra, ja ci tutaj nie daję do mnie podchodzić za blisko. Muszę cię najpierw obić, trochę jeszcze. Jeszcze trochę, dobra. Mogę sobie tą tarczę odpalić, chociaż w sumie to tarcza. I sobie. To tutaj w tym wypadku za dużo mi nie daje, bo i tak cię rozwalam. Hot dog pokonany. Czak. Dobra, no Melody tutaj powinna sobie dać radę, myślę, w pojedynku jeden na jeden. Czak by musiał jakoś niesamowicie te tory rozstawić, żeby tutaj mnie pokonać. I tutaj już pierwszy tor leci. Ciekawe, co ty tu wykombinujesz tym Czakiem. Aha, dobra. A co pojechała? Tego się nie spodziewałem. A co powiesz na taki przejazd? Charlie. Charlie to jest zadymiara potężna. To może wyjść dobrze, tylko czekajcie. Gdzie ona tu jest? Dobra, próbuję sobie jakoś tak przeatakować. Ja sobie tutaj gdzieś lecę. W ogóle widzowie, powiem wam, że teraz już przy tych pojedynkach jestem trochę zmęczony. Jakbyście tak sobie zagrali tyle gierek jeden na jeden jednego dnia, to powiem wam, że no, trochę męczy. Dobra, jeszcze to trzeba wszystko nagrywać, komentować. Dobra, ja teraz tutaj robię dojazd, włączam to, włączam dojazd, pyk, pyk, pyk i Charlie w tym momencie leży! Jeszcze dwa uderzenia i bym cię miała. Miko! Dobra, no to lecimy z tym gagatkiem. Okej, dobra, będzie na mnie skakał, ale ja muszę w dobrym momencie cię atakować i będzie git. I będzie git. Jest pięknie. I jeszcze raz pięknie. I jeszcze piękniej. Przechodzimy do legend, a pierwszą z nich jest Spike. No to teraz pytanie, czy Spike Song pokona Melody? Skina Sakura Spike. Aha, dobra, no trudno, już musisz grać bez skida. A już mnie tutaj obijasz potężnie, jeszcze mnie rozproszyłaś. Dobra, to była taktyka, nie? Ale dobra, już trafiam tutaj pierwszą. A, dobra, tutaj też trochę mnie poobijałaś. Widzę, że wybrałaś sobie tutaj bez podkręcania tego Spike'a. Okej, okay, dobra. No nie, no, czemu to tak dużo tego damage'a mi daje? Dobra, Spike Song cały czas tutaj nawala. Nie, no. Już masz ulta? Nie, dobra, ja muszę uciekać. Ja uciekam stąd. Uciekam, wyjazd. Dobra, muszę cię trafić i potrzebuję jakiejś tutaj ochrony, bo ten Spike mi strasznie duży damage daje. Skubaniec, dobra, tutaj jakiś unik jeszcze wleciał. Ta co tam wali? Dobra, jedziemy do Spike'a i let's go! I Spike pokonany, Melody górą. No to zobaczmy, jak spisze się Crow. Dobra, w Crowka trzeba od razu jakoś wjechać. Taka jest taktyka. Pyk, dobra. Dobra, trafiłem, mam jedną nutkę. Mogę sobie teraz tutaj gdzieś podlecieć. Dobra, i mam cię na otwartej przestrzeni. Dobra, pyk, 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 siema. Nie, druga legenda pokonana. Leon. Leon Kameleon. Już jakieś tutaj strzały we mnie lecą. Widzę, że na razie żadnego gadżetu nie zużywasz. Okej, okay, dobra, no spokojnie. Ja tutaj próbuję cię gdzieś złapać, ale w sumie Leon aktualnie no, jest całkiem potężnym brawlerem i myślę, że może być ciężko, chyba że jakoś szybko sobie... No nie mogę trafić, co jest? Aha, dobra, już tutaj wleciał ziomo. Ej, na tym ziomo mogę sobie nutki nabijać, co jest? Nie. Dobra, 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 to dało. To dało tutaj, dobra, pyk, 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 pyk. Co? A, dobra, ty w ogóle co niewidzialność włączyła. Sandy! Pora na śpiocha. Zobaczymy, co on ma tutaj do zaoferowania. Czy uda się go też tak łatwo pokonać? Dobra, łapiemy już tutaj pierwszą. Dobra, trzeba tarczę odpalać. Jest dobrze, wratuję tutaj w niego cały czas. Pyk, dobra, dobra, dojazd, muszę trafić. Nie, nie, Sandy tutaj. Brawo. Ognista Amber. Dobra, no z nią może być też przypo, bo ona też może ładny tutaj damage dawać. Dobra, teraz powinienem cię jakoś tutaj jeszcze trafić. Dobra, obwalimy tą od razu ochronę. No nie, no nie mogę trafić. Nie, nie, nie. W ogóle widzowie, w tym momencie jak nagrywamy ten odcinek jest prawie 5 rano, ale nie będę wam opowiadał czemu, bo mieliśmy mega misję w nocy i sardy nas odwiedziły. Normalnie przed chwilą zaglądamy na podwórko, a tam dwie sardy sobie siedzą i śpią pod płotem i to normalnie po naszej stronie, nie? No dobra, no jak są sobie spać, to niech sobie tam śpią, my im nie przeszkadzamy. Dobra, od razu tutaj tak. Tak, no co ja zrobiłem? Dobra, pyk, 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 no nutko muszę trafić, nutko muszę. Jest, dobrze, Amber pokonana. Meg. No myślę, że z Meg też może być ciężko, bo ona ma tego mecha tutaj, ale dobra, od razu sobie ładujemy dwie nutki. Teraz muszę jakoś tutaj jeden unik zrobić, dobra, ładujemy od razu tarczę. I gdzieś tutaj teraz powinno być w miarę dobrze, no ładuj to Meg, ładuj. Nie, ja mam za mało HP, muszę uciekać, dobra. No Meg za mocna. Sedge! Tym razem, słuchajcie, pójdziemy trochę inaczej, na spokojnie. Tutaj po ostatniej porażce, no moja Melody jest troszeczkę smutna. Dobra, teraz sobie ładnie trafiamy tego Sedge'a. Tutaj pyk, dobra, nie no, ja już mam tarczę. Ja tu po prostu robię tak, tak, tak i siema. I Sedge rozwalony, no tutaj bez podjazdu. Chester! Co zrobi pan żartownik? Czy da radę pokonać tutaj melodyjkę? No na razie po jednym trafieniu i z jednej i z drugiej strony. Dobra, ja tutaj jeszcze dokładam jedną, odpalam sobie od razu ten gadżet. Pyk, 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 siema, wjeżdża. No nie trafiłem? Co? Nie, no muszę. Okej.
76 starcie dzisiaj. No i powoli możemy robić takie małe podsumowanie, bo oprócz właśnie Cordeliusa czekają nas jeszcze tutaj dwa pojedynki. I słuchajcie, no myślę, że Melody wypadła naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Większość pojedynków tutaj właśnie została rozegrana na jej korzyść i tak właśnie kończy się też pojedynek z Cordeliusem, także mamy kolejne zwycięstwo. 77 pojedynek Melody versus Kid. Okej, no ten cwaniaczek ma ten gadżet, że może być niewidzialny. I czy Vera już z niego korzysta? No oczywiście, że z niego korzysta, bo nigdzie jej nie ma i mnie dojeżdża na blisko. Dobra, odpalam tarczę. Gdzie ty skończysz z tym Kitem? Dobra, Kitku, puk, puk, puk. Co? Nie, nie, nie. Nice. Nie, ej, ale było blisko. Jeden ciąg. Tak szczerze, jakbyś dobrze skoczyła ultem, na 100% byś mnie pokonała. No. No to pora na finałowe starcie Melody versus Melody. Ja gram tutaj oczywiście z tym nowym skinem. No i zobaczymy, czy moje doświadczenia tej nowej postaci teraz zaowocuje i będę tutaj na spokojnie mógł pokonać Werę. Ale no nie wiem, czy będzie tak łatwo. Na razie mamy po jednej... Dobra, mamy po dwie nutki. No idzie równo, nie? Tutaj trzeba będzie... No nie, no trafiła mnie. Na razie jest lepsza. Aha, super. No nie, czy ty grałaś więcej melodii niż ja? Ta co jeździ już ultem? Co jeździ ultem? Dobra, pyk, dobra, ja stąd uciekam, nie? Ja robię wyjazd. Dobra, nie, robię wyjazd. Dobra, pyk. Co jest? Gdzie tu pyk? No jesteś lepsza melodii, nie? To jakbyś ty grała, to by w ogóle była masakracja. Wszystkich byś pokonała. Tak. Dobra widzowie, jak chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawcie łapkę pod tym filmem. Jak ktoś dotarł do tego momentu, niech napisze w komentarzu hashtag kasztan. Dokładnie tak, zapraszamy też na nasze Instagramy, tutaj się one wyświetlają. No i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Siema!